Tylko RDN Małopolska. Jest 12 minut po godzinie 8. Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, dawno niewidziany. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wszystko dobrze w Dąbrowie? Mam nadzieję, że tak. Zaraz mam się nadzieję, okaże. Że tak. W tej naszej rozmowie też. Panie burmistrzu, dzwonią słuchacze i pytają, dlaczego ulica Broniewskiego w centrum miasta, króciutka, malutka, podobno 5 domów tylko zamieszkałych, dlaczego jest taka ruchem obciążona, dlaczego jednokierunkowa, czy pan pomoże mieszkańcom, co można z tym zrobić? Trzeba powiedzieć, że mamy duże natężenie ruchu w całym mieście, przecież poza i poza nim również. Przez samo centrum przebiega droga krajowa i to powoduje, że z tej drogi krajowej wielu mieszkańców ucieka w stronę osiedla, czy mniejszych ulic i podobnie się dzieje w sytuacji ulicy Broniewskiego. Ulica wąska, centrum miasta krótka i oczywiście problemy z parkowaniem. To wszystko powoduje niepokój mieszkańców, bo jednak wzrasta zanieczyszczenie, zapylenie powietrza i ruch wokół domów, gdzie niedawno zupełnie jeszcze go nie było. Ulica Broniewskiego jest połączona w ciągu ulicy, właściwie znajduje się ulicy Popiełuszki. Tam chcemy przeprowadzić remont chodników i nawierzchni. Kiedy, panie burmistrzu, mieszkańcy mogą na to liczyć? To się powinno dziać niebawem. Właśnie te dyskusje, o których pani redaktor wspomniała, spowodowały lekkie opóźnienie, ale przyjąłem zasadę, że wszystkie inwestycje, które wdrażamy, chcę przedyskutować z mieszkańcami. Mieszkańcy tam mieszkają, znają najlepiej sytuację. My oczywiście z poziomu urzędu staramy się każdą czynność wykonywać jak najlepiej, ale mieszkańcy często mówią o sprawach, o których my nie wiemy. Oni tam są na co dzień, najwięcej wiedzą. Na biegu 36 zadań drogowych w tym momencie. Rozumiem, że w tym pakiecie Broniewskiego też się znajduje. I ulica Popiełuszki, i ulica Broniewskiego, i te ulice powinny niebawem zupełnie inaczej wyglądać. Panie burmistrzu, czy mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej bardzo doskwiera brak alternatywy dla ruchu krajowego, dla drogi krajowej, bo cały ten ruch ciężki zwłaszcza idzie między innymi przez Radomyśl Wielki czy Nieczajną. Mieszkańcy wyliczyli, że nawet 400 ciężkich samochodów dziennie tamtędy przejeżdża. Pan to też odczuwa? Widzi pan to? Tak, to widać nawet z urzędu, bo ten ruch w części przenoszony jest przez sam rynek. I drżą panu parapety? Tak się często dzieje. Czekamy na obwodnicę, bo w sytuacji uruchomienia obwodnicy ten ruch zupełnie się zmieni. Natomiast docelowo musimy troszkę przeorganizować komunikację w mieście i właśnie ten ruch, który będzie się odbywał w dalszym ciągu w stronę Radomyśla i Podkarpacia, troszeczkę... Co to znaczy przeorganizować, panie burmistrzu? Przeorganizować to znaczy wyłączyć z samego centrum miasta, ale do tego jednak potrzebne jest wyłączenie drogi krajowej. To w sposób zasadniczy zmieni funkcjonowanie układu komunikacyjnego. Uh-huh. A kiedy to się może ziścić? No to jest najistotniejsza odpowiedź. Pierwsza sprawa to obwodnica i tutaj nie mamy... Przed obwodnicą nie ma ruchu. Obawiam się, że niewielkie zmiany. Niewielkie zmiany, a one nie spowodują zasadniczych kierunków, zmiany zasadniczych kierunków. I tych korekt drogowych. Panie burmistrzu, kilka miesięcy temu powiedział pan tak. Cały czas są takie drogi, nawet w centrum miasta, które w całości są nieprzejezdne. Z tym chciałbym sobie jak najszybciej poradzić. Co zrobił burmistrz, jak sobie poradził? Czy sobie już poradził z czymkolwiek w tym zakresie? Staramy się te zadania drogowe realizować. Już w tym roku zrealizowaliśmy 3, a do budżetu wpisaliśmy 36 zadań w sensie i projektowym, i wykonawczym. Tego nie było od wielu lat. Chciałbym, aby centrum miasta, otoczenie, a w sołectwach również ta sytuacja się zmieniała, bo proszę wyobrazić sobie, że w Morzychnie my nie mamy do dzisiaj drogi krajowej. Morzychna, która kiedyś w referendum... Mówi się nawet, że Morzychna bez asfaltu. Tak. Asfaltem nie stoi. Nie stoi faktycznie. Chciała się znaleźć w naszej gminie i znalazła się, a dzisiaj musimy tam sytuację jak najszybciej zmienić. Zresztą po sąsiedzku będzie funkcjonować strefa aktywności gospodarczej i tam ta komunikacja musi się poprawić, te nawierzchnie asfaltowe muszą się znaleźć. No właśnie, a propos tej strefy ekonomicznej. Kilka miesięcy temu również nawet na naszej antenie obiecywał pan, że pojawi się inwestor, że sytuacja będzie lepsza. Nie mamy chyba dobrych informacji. Nikt nowy nie zapukał do strefy ekonomicznej. Nowy nie, ale ten A Dąbrowa Tarnowska bije rekordy, jeżeli chodzi o bezrobocie w regionie tarnowskim. No na pewno ten wskaźnik jest niekorzystny. Jednak ten inwestor, który się znalazł w strefie,
rozpoczyna prace budowlane. My w tej chwili będziemy wykonywać wodociąg i kanalizację w tym obszarze. Będziemy właśnie te nakładki asfaltowe wykonywać, będziemy budować drogę. Jest na ukończeniu dokumentacja, będzie pozwolenie niebawem. Myślę, że jeśli spotkamy się na jesieni, to już będzie znaczne postąpienie. Mhm. Były jakieś rozmowy w międzyczasie? Z kimkolwiek? Zdarzają się. Ja wiem, że biznes lubi spokój, o tym się na ogół nie mówi, dlatego tak dopytuję, tak, czy tam coś więcej się, nam ale powie. Może dzisiaj jeszcze nie zdradzimy tych rozmów. Czy specjalnej strefie ekonomicznej, panie burmistrzu, nie przeszkadza to, że wy, czyli Dąbrowa Tarnowska, administrujecie tym terenem, a właścicielami gruntów jest gmina Żabno i prywatni właściciele, którzy, z tego co słyszę, windują ceny? Na pewno w pewnym sensie tak, natomiast dobrze się nam współpracuje z samorządem Żabna i tutaj jeśli przychodzi inwestor, to albo rozmawiamy wspólnie, albo przekierowujemy go do Żabna. Myślę, że Trochę jeździ między Dąbrową Tarnowską a Żabnem inwestor. Na pewno by było lepiej, gdyby własność była w rękach samorządu. Panie burmistrzu, powiat tarnowski skarży się, bo niekoniecznie udał się nabór do szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych w powiecie. Wczoraj nawet w rozmowie ze starostą Romanem Łucarzem padły takie dane, że około 75% uczniów zabrał Tarnów powiatowi tarnowskiemu. Jak sytuacja wygląda? Tarnowskiemu. Mówię, powołuję się na rozmowę ze starostą powiatu tarnowskiego, z panem Romanem Łucarzem. Mówię o tym, że 75% właśnie uczniów, którzy mogliby uczyć się w szkołach powiatu, jednak zdecydowały się na pobieranie nauki w Tarnowie. Jak sytuacja wygląda u pana? W pana szkołach na terenie Dąbrowy Tarnowskiej, czy niż demograficzny bardzo dało sobie znać? I czy będą trudne decyzje w związku z tym? Jeśli chodzi o nasze szkoły podstawowe i gimnazja, to w tym roku jest to w miarę opanowane w takim sensie, że nie musieliśmy się borykać z naborem i nie musieliśmy się borykać ze zwolnieniami. Nawet można powiedzieć, że w jednej ze szkół jest dwa oddziały więcej, także to się cieszą nauczyciele. Oczywiście, ten rok jest w miarę dobry, ale już następny zapowiada się troszkę gorzej. Oczywiście też problemem jest to, że sześciolatki nie poszły do szkół. Mówię problemem dla nas samorządowców, bo chodzi o pieniądze. Konkretna kwota się nie pojawiła w budżecie. Trzeba zauważyć, że jeśli nasze dzieci są w przedszkolu, to trzeba to przedszkole dotować i to kosztuje około 5 tysięcy dla przedszkolaka. Natomiast gdyby to dziecko było w szkole, sytuacja by zupełnie inaczej wyglądała, bo namawiał byłaby subwencja. Pan dzieci, sześciolatków, były akcje informacyjne, promocyjne? Na miarę możliwości, aczkolwiek są to suwerenne decyzje rodziców i tak się działo cały czas. No bo liczby rzeczywiście nie pozostawiają złudzeń. Z tego co wiem, 14 maluchów tylko, sześciolatków zdecydowało się na pójście do szkoły. Spośród 180? Faktycznie, spośród 180 jedynie kilkanaście dzieci zdecydowało się przyjść do szkoły. To może jednak, panie burmistrzu, większe, bardziej szerokoaspektowe działania promocyjne? Może indywidualne rozmowy? Może, ale czas też pokaże. Myślę, że w następnym roku już będzie zupełnie inaczej. A skąd taki pomysł, panie burmistrzu, żeby po raz pierwszy od bardzo wielu lat uruchomić dyżury przedszkoli na całe wakacje w Dąbrowie Tarnowskiej? Odbierałem sygnały od rodziców, którzy pracują i nie zawsze mogą mieć urlop, więc to zdecydowało o tym, że zabezpieczyliśmy funkcjonowanie przedszkoli na czas całych wakacji. Natomiast oprócz tego jeszcze uruchamiamy półkolonie w szkole podstawowej numer 2 i ta półkolonia znowuż... Są jeszcze miejsca? Tak, jesteśmy w trakcie ogłaszania naboru. Bo w Tarnowie była taka sytuacja, że tuż po ogłoszeniu naboru, raptem za 2 godziny miejsc już nie było. Pan się nie obawia takiej hekatomby, tak dużego zainteresowania? Zobaczymy, dzieje się to tak, jak pani wspomniała, po raz pierwszy od wielu lat i jeśli będzie potrzeba, no to nawet będzie możliwość rozszerzyć tą grupę 40-osobową, na przykład o kolejne 15 dzieci. Co na nauczyciele, którzy chcieli mieć pewnie wakacje, chcieli mieć wolne, a pan im mówi, przyjdźcie do pracy. No tu jest dosyć... Ekstra pan ich nagrodzi dodatkowo? To będą osoby ekstra zatrudnione. Nauczyciel, który pracuje dzisiaj w szkole, niestety nie może prowadzić tych zajęć. A są chętni do prowadzenia takich wakacyjnych zajęć? Tak. Myślę, że będzie to dobrze funkcjonować, a przede wszystkim spowoduje to, że nie trzeba będzie dzieci wywozić na wakacje do babci, do wujka.
czy mieć wielki problem z tym, żeby pracować i wakacje przeżyć. Tak, bo to zawsze dla rodziców jest rzeczywiście nie lada wyzwanie. Na pewno. Niedawno w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie, w którym pan burmistrz również uczestniczył. Spotkanie dotyczyło zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Jest plan, żeby na rzece Breń powstał wał przeciwpowodziowy. Z tego co wiem, zdeklarował się pan i zobowiązał do tego, że doprowadzi pan do ugody właścicieli gruntów, którzy mają działki właśnie przyległe do miejsca, w którym ten mur oporowy miałby powstać. Pogodzi pan ludzi? Wierzy pan w to? Myślę, że się to uda. Znaczna większość na ankietowe zapytanie o zainstalowanie tego muru w ramach danej własności powiedziała tak. Myślę, że nie ma wielu alternatyw dzisiaj na zabezpieczenie miasta przed powodzią. Wersja muru oporowego była wypracowana spośród trzech koncepcji, zyskała największe uznanie i dzisiaj ten element zabezpieczenia przeciwpowodziowego może być też również no, takim elementem dekoracyjnym, tak jak na przykład stało się w Tarnowie, gdzie jest zabezpieczony wątek, a zarazem deptak w centrum miasta i ładnie to wszystko wygląda. Jak pan coś ludziom zabierze, panie burmistrzu, to co pan im da? Coś trzeba to dać. To będzie na pewno taki element dyskusji jeszcze konkretnej. Na dzisiaj jest etap zbierania właśnie tych informacji, tak abyśmy w rankingu małopolskim ulokowali się jak najwyżej. Te deklaracje, które podpisywali mieszkańcy, spowodują to, że w tym rankingu znajdziemy się na lepszym miejscu. Natomiast już na etapie ukończenia projektowania i wywłaszczania ewentualnych działek, no to będą już takie konkretne rozmowy. Pewnie one nie zawsze i... To będą trudne rozmowy. Na pewno mogą być trudne, ale z satysfakcją powiem, że już w wielu na przykład sytuacjach drogowych siadamy razem z mieszkańcami i w szczerej rozmowie udaje się wiele ciekawych spraw uzgodnić. Panie burmistrzu, jesteśmy tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży, tuż przed tygodniem w parafiach. Wiem, że do Dąbrowy Tarnowskiej ma przyjechać około 240 młodych ludzi. Mam nawet odnotowane, że to będą między innymi mieszkańcy Francji, Beneluxu, Afryki nawet i tak. Hiszpanii. Gdzie oni będą mieszkać? Będą mieszkać u rodzin w mieście i w parafiach sąsiednich. Staramy się wspólnie z parafią dąbrowską i pozostałymi parafiami opracować taki trzydniowy, a właściwie czterodniowy program, pokazać gminę, pokazać powiat, pokazać otoczenie, również naszą społeczność. Nie będą się nudzić w Dąbrowie? Myślę, że nie. Takim finalnym spotkaniem w ramach tych czterech dni na pewno będzie piknik, który organizuje ksiądz proboszcz, doroczny piknik, ale właśnie z tymi gośćmi w połączeniu. Również przygotujemy w Parku Miejskim turniej rycerski rycerzy naszych z Oleśnicy, z Wieżycy. Myślę, że to będzie ciekawy program zaproponowany dla naszych gości. Panie burmistrzu, jak pan tak super i fajnie i sympatycznie ten czas młodym ludziom z zagranicy zorganizuje, to potem przyjdą do pana mieszkańcy i powiedzą, my też tak chcemy na co dzień, żeby Dąbrowa żyła, żeby dla naszych dzieci było tyle atrakcji i zobaczy pan, trzeba się będzie z tego wywiązać. Myślę, że damy radę się wywiązać. Bo póki co niektórzy narzekają, że się niewiele dzieje dla młodych. Dom Kultury przygotowuje program na wakacje. Dni Dąbrowy są przesunięte na czwarty weekend sierpnia. Będzie to powiązane z targami gospodarczymi. Będzie wiele koncertów, będzie wiele spotkań. Myślę, że wypełnimy te wakacje właściwie. Jesteśmy w kontakcie, panie burmistrzu. Umawiamy się, że sprawdzamy te wszystkie informacje, które dzisiaj padły i co z nich wynika również. Jak najbardziej. Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, był moim państwa gościem. To do zobaczenia, panie burmistrzu. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia i miłego dnia życzę. Pozdrawiamy.